Były policjant, ta pani chyba pracuje po prostu w Oho! prokuraturze, może jest z rzecznikiem. Sierżant Bagieta to jest. Zobaczmy, co Wardej da mnie. Policjant, ale to nie jest ten Bagieta, który się bije w Prime. Prime. Możemy potwierdzić, iż na polecenie zachodniopomorskiego pionu prokuratury krajowej zatrzymano Kamila L., pseudonim Budda, oraz 9 innych osób. Kamil La Budda Budda zatrzymany przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Absolutny breaking news, jest to najbardziej popularny polski motoryzacyjny youtuber. Dzisiaj w godzinach porannych został zatrzymany pod hotelem w Warszawie właśnie przez funkcjonariuszy CBŚP. Co mu teraz grozi? Za jakie czyny mógł zostać zatrzymany? Najprawdopodobniej ze swoją partnerką i kilkoma innymi osobami. Dzisiaj opowiemy sobie w tym odcinku. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówię o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. No dobra, a to Wardęga nic nie wie, tylko będzie sobie sierżanta Bagietę oglądał, tak? Kamil La Budda, czyli Budda, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. I zdawać by się mogło, że chyba się już tego spodziewał, ponieważ żegnał się z widzami, ale zaraz sobie na ten temat porozmawiamy później. Budda, będąc tak bardzo na fali, zdecydował, że odchodzi z internetu. Ta loteria to miało być takie jego pożegnanie. Nie wiem, czy on wiedział, że... Na GeForce Skins skiny spadają z nieba. Natychmiastowe wypłaty na twoje konto Steam. Sprawdź sam. Wejdź na GeForce Skins. Użyj kodu Serhito i otwórz darmową skrzynkę. Że służby prowadzą jakieś dochodzenie w jego sprawie, no bo jednak no złapali go w hotelu, więc myślę, że na pewno nie wiedział, że będzie zatrzymany w tym dniu, natomiast czy wiedział wcześniej, że ktoś prowadzi postępowanie, no ja uważam, że Budda jest na tyle mocną osobą, że raczej posiadał jakieś przynajmniej przecieki. No ale z CBŚ? No wiesz, bo też jest pytanie, nie? Czy ja się rozumiem, jakby ktoś był posłem, ministrem, coś by mógł się dowiedzieć, no ale na koniec dnia to poza tym, że on kupuje drogie rzeczy, to w którym momencie on ma styk z tym, co robi CBŚ, nie? Zaraz będziemy dochodzili, o co tutaj chodzi, bo wydaje Nowski mi się, że to może być powiązane. Ale coś ciekawego, czy nie? Z loteriami. Natomiast jeżeli by to było stricte o loterię, podejrzewam, że więcej osób by było zatrzymanych, więcej po prostu twórców, no bo pełno twórców robiło loterię. A na razie mamy informacje o Buddzie, no chyba, że wy macie więcej informacji, no bo ja teraz byłem sobie na siłowni, więc nie wiem. Czy został jakiś inny youtuber zatrzymany? Chyba póki co nie ma takich informacji. No Budda na pewno będzie mógł się bronić, że był słupem. Zobaczymy. Ogólnie z tymi autami, no bo też tego chłopaka MGP Garage zatrzymali. Znaczy, zatrzymali auta jego, więc może to ma powiązanie bardziej z tymi rzeczami samochodowymi. Wygląd tygodnia będzie najprawdopodobniej jutro, no ale temat jest tak gorący, że nie mogłem przejść koło niego obojętnie. O, właśnie! Jako pierwszy w ogóle poinformował nas o tym dziennikarz Radia Kraków, czyli pan Patryk Łukasz Kubiak. Pilne! Budda 7 zatrzymany przez CBŚ policji. YouTuber został ujęty wraz z kilkoma innymi osobami, został zabezpieczony jego majątek. Informacje nieoficjalnie potwierdzają źródła w policji. Czekam na oficjalne potwierdzenie CBŚP. I mogliśmy w ogóle przeczytać o tym też właśnie na Radio Kraków. Tam było nagranie pani rzecznik prokuratury rejonowej, no i w tym momencie informacja już jest absolutnie potwierdzona i przez rzecznika prokuratury rejonowej, i przez rzecznika prokuratury krajowej, czyli przez pana Nowaka, do czego sobie zaraz przejdzie. Filip pisze tak, film o powodzi, krytykował Tuska, na Boga, ludzie, naprawdę myślicie, że to jest zemsta rządu, bo kupił 4 domki, naprawdę tak myślicie, na Boga, szanujmy się. Tak, przede wszystkim takie śledztwa nie trwają chyba 2 tygodnie, nie? Więc jeśli go rozpracowywali, to go rozpracowywali bardziej 2 lata niż 2 tygodnie. Szanujmy się kurwa na Boga, bo to wiecie, no, jak ja widzę te komentarze, że to na pewno jest zemsta Tuska, bo pokazał, że kupił domki, no to myślę, wydaje, że to nie o to chodzi. Ja rozumiem, że lubicie bardzo Buddę. Ja go nie polubiłem, mimo że miałem okazję poznać. To wam mówiłem na poprzednich live'ach. Coś tak czułem, taką dziwną energię. No zaraz sobie pogadamy, bo to Ikonopa montażysta coś wrzucił, co mi się zgadza z tym, co ja słyszałem i tak dalej. Oho. Idziemy i przez rzecznika Centralnego Biura Śledczego Policji. Gdzie jest montażysta Ikonopa? Gdzie to mogę zobaczyć? Centralnym Biurze Śledczym Policji, a nie po prostu, że zatrzymało Buddę policja, ponieważ jest to kluczowe do tego, o czym będę mówić zaraz, czyli za co Budda potencjalnie i te inne osoby mógł zostać zatrzymany. No i to jest ta pierwsza wiadomość od Radia Kraków, która spłynęła z prokuratury. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym został zatrzymany Kamil L., znany polski influencer. Wraz z nim zostało zatrzymanych 9 innych osób. Sprawa będzie prowadzona przez Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Jeśli chodzi o kwestie dalszych informacji, a więc dotyczących zarzutów, jakie przedstawiono zatrzymanym, to będziemy informować dopiero po zakończeniu czynności z tymi osobami. Absolutnie potwierdza się z tym, co teraz już 4 oczy z dziennikarzem potwierdziła pani rzecznik prokuratury rejonowej. Możemy potwierdzić, iż na polecenie zachodniopomorskiego pionu prokuratury krajowej zatrzymano
Kamila L., pseudonim Budda oraz 9 innych osób. Na tym etapie nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji na temat samej sprawy oraz zarzutów, jakie mają zostać ogłoszone podejrzanemu. Naprawdę piszą już teraz o tym wszystkie media od lewa do prawa. Właśnie, co ważne, tutaj jest od razu informacja, że nie podajemy informacji, jakie zarzuty mają być postawione. Czyli oni już jakby, to już nie jest, że może będą zarzuty, może nie, tylko to jest informacja, że będą postawione. Szczegółowych informacji na temat samej sprawy oraz zarzutów, jakie mają zostać ogłoszone. Zarzuty mają zostać ogłoszone podejrzanemu. Więc podejrzewam, że jutro, pojutrze będziemy mieli informację. Podejrzanemu. Naprawdę piszą już teraz o tym wszystkie media od lewa do prawa, od mediów małych, po media naprawdę ogromne, takie jak Onet, a sam Onet na ten temat pisze. Co, cieszycie się, jaki małe, co? Meblościanki safe? Że tak. Popularny youtuber Budda zatrzymany przez CBŚP. Kamil L. został dziś przez nas zatrzymany w Warszawie, przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji. Informacje na ten temat usłyszał dziennikarz Radia Kraków Patryk Kubiak. Komunikat w tej sprawie wydał rzecznik prokuratury krajowej, który potwierdził zatrzymanie Kamila L. oraz 9 innych osób. Sprawą youtubera Buddy ma zajmować się jesteśmy dobra, bezpieczni. Na chwilę przerywamy audycję, bo muszę zrobić pompki. Ale pompuję. Krajowej teraz w Szczecinie. Ja? W ramach śledztwa prowadzonego przez Zakopiem Podmorski PZPK w Szczecinie zatrzymano się Kamila L., pseudonim Budda oraz 9 innych osób. Prokurator przedstawi im zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. Szczegóły po zakończeniu czynności napisał na portalu X Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Tutaj właśnie ten wpis Przemysława Nowaka możemy sobie zobaczyć. Nieoficjalnie wiadomo, że do zatrzymania doszło w Warszawie w pobliżu jednego z hoteli. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak sprzed hotelu Warszawa w stolicy odholowywany jest samochód marki BMW. Zamieszczający film twierdzi, że to jedno z aut Buddy i wraz z nim prawdopodobnie zatrzyma. I właśnie teraz pytanie. Co z tymi ludźmi, którzy wczoraj wygrali nagrody? Bo jeżeli, okej, wygrali nagrody, a te nagrody są teraz konfiskowane, jest coś takiego, że jak się robi tą loterię, to trzeba dać depozyt. Czyli na przykład jak się coś stanie z nagrodami, to wtedy ci ludzie, tak słyszałem, bo nigdy nie robiłem teorii, nigdy nie robiłem loterii, to ci ludzie powinni dostać jak się zsapał, stary. Nagroda warta. Ale ja też trochę. Stają ja też trochę się złachałem. A skąd macie takie informacje? Mano także jego partnerkę Aleksandrę. W sieci pojawiła się też niepotwierdzona informacja, że do konfiskaty aut dochodzi również w innych miastach. I tutaj mamy właśnie takie nagranie z tej konfiskaty. Zostało to nadesłane do mnie przez jednego z moich słuchaczy. Zobaczcie. Hotel Warszawa, Bęka Buddy, brana właśnie na hol przez na pewno. Proszę, tu jeden. Tam nagrywa całą akcję drugi. A przed chwilą z hotelu Warszawa pali Grażyn. Powiem wam jedną rzecz, bo byłem w tym hotelu parę dni temu. Dosłownie parę dni temu byłem w hotelu Warszawa. Tam ogólnie jak wejdziesz, idziesz po paru schodkach, recepcja na prawo, idziesz cały czas prosto do restauracji. Byłem w restauracji. Podsłuch zakładałem, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Została poprowadzona do takiego samochodu, który już pojechał, a ten pewnie czeka na Kamila. Ale gruba akcja. A auta są konfiskowane m.in. też z Gliwic. Z MGP w Gliwicach, Portowa Gliwice, CBŚ, Policja i Lawety auta wywożą. I teraz mogliśmy przeczytać, że zatrzymana najprawdopodobniej została też Aleksandra, czyli partnerka Buddy, no i przewija się też tu coś takiego jak MGP. Dlaczego te dwie osoby są takie ważne dla całej sprawy? Może tutaj nie będę parafrasować filmiku Baran Kiepa i w ogóle całej strony Budda 777, dam wam linki do tego, bo tutaj naprawdę Baran Kiep zrobił fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o rozbiórkę Buddy na atomy, w takim sensie przenośnym, w sensie jego całej osobowości, okay. Więc zapraszam na sylwetki polskich gangsterów Baran Kiep na całe trzy części, właściwie cztery, bo najpierw był taki krótszy filmik o Buddzie, potem był trzyczęściowy, więc zapraszam, jeżeli ktoś chce przybliżyć sylwetkę Buddy, ale ja tutaj może tak w dużym skrócie powiem w ogóle, o co chodzi, zarysuję wam całe te kontrowersje. O co chodzi całe te? No tutaj Budda woził się z ludźmi, którzy można powiedzieć mają wątpliwą reputację, między innymi w Monako, niektóre tamte osoby miały być zamieszane w ogóle w różne grupy przestępcze, to też sobie możecie zobaczyć na tej stronie, bo generalnie te screeny, które teraz będę wam wrzucać, pochodzą właśnie ze strony Budda 777. I tutaj między innymi chodzi o to, że właśnie wypożyczalnia 66 Rent
Katowice miała robić machloje z kolizjami samochodów. Nagle ci ludzie, którzy wypożyczali samochody, miały znikać, ale na konto 66 rent miały wpływać pieniążki z ubezpieczeń samochodów. Niektóre samochody miały parę kolizji w krótkim czasie. Następnie była fotowoltaika, inne dziwne biznesy Buddy, niektóre w ogóle założone właśnie na jego grażynę tak zwaną, czyli na ole. Z kolei inne rzeczy miały być... O właśnie, teraz pytanie, nie? Jeżeli to wszystko było na ole, to kto tak naprawdę będzie miał większe kłopoty, jeżeli te kłopoty będą, bo też wiadomo, no, to są ludzie, mam nadzieję przynajmniej, ja tak interpretuję, że jak ktoś sobie w miarę dobrze radzi, to jest też w miarę ogarnięty. Więc zobaczymy, jak to się będzie dalej, jak się sprawa potoczy. Natomiast jeżeli się potoczy dla nich źle, no to no dosyć szkoda tej dziewczyny, bo pewnie miała zapewniane, że luz, ogarnięte, wszystko jest luz, nie będzie żadnych problemów. Bo jednak no to ona, na nią to wszystko było. Czy to ona najwięcej nie straci na całej tej sprawie? Brane na Buddę, ale tak naprawdę Budda tego nie prowadził. No generalnie pachnie tutaj byciem słupem i ze strony Aleksandry, i ze strony Buddy. Następnie były loterie, wokół których też jest mega dużo kontrowersji, między innymi to, i to w ogóle mi zryło beret, bo ja o tym nie wiedziałem, w sensie wiedziałem, kto to jest Budda, mniej więcej to kojarzyłem, wiedziałem, że tam są jakieś kontrowersje wokół niego grane, ale i to też jest na filmie Baran Kiepa, to w jaki sposób on wręcz namawiał młode osoby, żeby tak naprawdę fałszowały fakt wzięcia udziału w loterii i rejestrowały te losy na starszych braci, na rodzinę, ale dawały mu pieniążki, no to mnie to aż wywaliło dosłownie. Było coś takiego naprawdę, że on namawiał osoby niepełnoletnie, żeby brali na rodziców? Albo na starsze rodzeństwo? Bo nie widziałem nigdy takiego wycinka, a to dosyć by było mocne. Z butów, więc naprawdę polecam te filmy. No i MGP Garage. Jeżeli chodzi o MGP Garage, to tutaj ta sprawa z MGP Garage naprawdę... Chyba, że oglądałem, a nie uważnie. Naprawdę jest bardzo gruba, ponieważ wokół całego MGP jest mega dużo kontrowersji, włącznie z tym, że mieli brać udział w po prostu kradzieżach samochodów, dorabiając kluczyki do samochodów, które zostały u nich na usługi detailingowe. Słuchajcie tego. Film opublikowany na kanale Szalony Podcast skupia się na wyjaśnieniu przeszłości Bartłomieja Glinkowskiego, opisując jego rolę w procederze kradzieży samochodów w okolicach 2012 roku. Wówczas to na jego myjni samochodowej wykonywano duplikaty kluczyków do aut, które klienci pozostawiali na myjni. Poza tym w samochodach montowano również nadajniki GPS, co pozwalało na śledzenie ruchu pojazdów i łatwe dokonanie kradzieży. Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, Bartłomiej Glinkowski uniknął wówczas więzienia, decydując się na współpracę z policją i przekazując organom ścigania zeznania obciążające swoich... Czyli trochę się rozbawał. No już nie taki czarno-biały ten Budda chyba jest, prawda? Ale tak jak mówię, nie będę tutaj wam opowiadać filmów Baran Kiepa i strony Budda 777cc, zapraszam po prostu do tego, linki będziecie mieli w opisie filmu. W każdym razie jest tam zamieszanych parę osób, w tym partnerka Buddy, Budda i między innymi Bandura. A swoją drogą przypominam, że brały w tym udział też takie osoby jak na przykład Oj Wojtek i Sawu, mówię tutaj o loteriach, więc... Sprawa może być rozwojowa. Trochę zdziwiły mnie, powiem wam, te nieścisłości w newsach, ponieważ czytamy najpierw na właśnie tej stronie, która dostarczyła nam tą informację, że Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało Kamila Buddę, wraz z nim zatrzymano 9 osób. Po czym czytamy na Onecie, że prowadziliśmy czynności, które doprowadziły do zatrzymania 2 osób i sprawę nadzoruje Szczeciński Wydział Zamiejscowej Prokuratury Krajowej, a następnie Przemysław Nowak pisze nam, że w ramach śledztwa prowadzonego przez Zachodniopomorski Pion PZ... Nie no, to trzeba czekać na informację od Szalonego Reportera, co zostało zatrzymanych. Zatrzymano Buddę oraz 9 innych osób. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Więc o co chodzi, ale wydaje mi się, że po prostu jest tak, że to może CBŚP. A nie wiem, ktoś na przykład ze sztabu Buddy wydał jakieś oświadczenie. No właśnie, jakiś kolega, coś widziałem, ale to na wykopie widziałem, jeszcze nie weryfikowałem, czy to prawdziwe, że jakieś oświadczenie jego brata, ale to nie bardziej, nie tyle oświadczenie w sprawie Buddy, co oświadczenie, że on nie ma z tym nic wspólnego, tak jakby się odcinał od niego. Akurat to, które robiło realizację w Warszawie, prowadziło sprawę tylko tych 2 osób, a resztę sprawy prowadził właśnie ten zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Według mnie było tak, może nie jest to jakieś przekłamanie, tylko po prostu jest jakaś nieścisłość w przekazie medialnym, w sensie pewnie się CBŚP nie dogadało z prokuraturą krajową, żeby przekazać do mediów jakąś taką zbiórczą informację i teraz mamy pewne nieścisłości. Ja też tak powiedziałem w ogóle w TikToku, że zostały zatrzymane 2 osoby, ale tak naprawdę były zatrzymane 9 osób, więc tutaj CBŚP, no, podałem przez was nie do końca prawdziwe info, jeżeli chodzi o to, także bardzo przepraszam, no ale teraz prostuję. No i teraz co grozi Buddzie? Ale teraz dobre pytanie zadał. Jeżeli chodzi o to, to kiedy... No ale nie możesz powiedzieć, co grozi Buddzie, nie jesteś w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo to jest wróżenie z fusów, bo on nie ma jeszcze zarzutów postawionych. Więc to, że ty powiesz, że mu grozi do 10, 50 czy 360 lat, to jest
ma wrażenie z dupy na ten moment. Ja rozumiem, że trzeba szybko film rzucić, no ale... Usłyszałem o CBŚP i właśnie dlaczego powiedziałem, że to jest ważne, że zatrzymali go policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, a nie tam policjanci z jakiegoś wydziału kryminalnego, czy po prostu policjanci... Po prostu zwyczajna policja, zwyczajna tak w cudzysłowie, no bo CBŚP to też policja. Ponieważ policjanci CBŚP, czyli Centralnego Biura Śledczego Policji, z samych swoich ustawowych obowiązków, z tego co jest zawarte m.in. w ustawie o policji, realizują zadania z zakresu ścigania ludzi, którzy odpowiadają za uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych. Dlatego to jest ważne, ponieważ widziałem już w internecie jakieś hipotezy, że Budda był zatrzymany za jakieś wały podatkowe, był zatrzymany właśnie, to jest w ogóle dla mnie kuriozum, że był zatrzymany tam za jakieś nielegalne prowadzenie loterii. Słuchajcie, samo prowadzenie loterii, tak zwanej loterii fantowej, czy tam w ogóle jakichś takich gier losowych, bez zezwolenia, to jest zagrożone jakąś śmieszną karą i tak naprawdę faktycznie stanowi to czyn zabroniony i Budda mógłby za to odpowiedzieć, ale gwarantuję wam, że jeżeli by to chodziło tylko o to, że Budda tam zrobił jakąś loterię nielegalnie i coś tam komuś rozdał, nie zgłosił tego tam do jakiegoś organu, który się zajmuje grami losowymi i liczbowymi, to nie zatrzymywałoby go CBŚP. Według mnie przynajmniej tak jest. Jeżeli chcecie sobie poczytać o prawie podatkowym i o tym, co grozi, jeżeli będziecie walili pręta na podatkach, to zapraszam do kodeksu karnego skarbowego, bo szczerze mówiąc, ja się na skarbówce za bardzo nie znam i nie będę wam tutaj mówić o karuzelach VAT-owskich, o jakichś oszustwach podatkowych, po prostu gówno o tym wiem, odsyłam do osób, które się tym zajmują, między innymi do policjantów, którzy zajmują się przestępstwami gospodarczymi, no albo do samo... No, to jest pytanie, o której ktoś miał być, czemu o 5.30 ktoś miał być, i samochody trzymać w ATM Studio, nie? Bo do samodzielnego zapoznania się z kodeksem karnym skarbowym ja nie mam zamiaru tego robić, bo jest to chyba jedna z najnudniejszych rzeczy na świecie, jakie można robić. Ale, chciałbym wam tutaj zwrócić uwagę na inny artykuł, którym to artykułem CBŚP już mogłoby się zainteresować, a biorąc pod uwagę współpracę Buddy z różnymi osobami, które między innymi były oskarżane o kradzieże samochodów, które między innymi gdzieś tam były oskarżane czy podejrzewane o inne rzeczy, między innymi o zorganizowaną przestępczość, to artykuł 258 kodeksu karnego mówi nam o tym, że kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo w związku mającym w celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli grupa albo związek określone w paragrafie pierwszym mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kto grupę albo związek określone w paragrafie pierwszym, w tym mający charakter zbrojny, zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15. No tego ostatniego, to jest o terroryzmie, to już sobie może darujemy. Czy to nie brzmi prawdopodobnie, jeżeli sobie poskładamy klocuszki pod tytułem CBŚP, pod tytułem kontakty Buddy, pod tytułem te wyjazdy za granicę, pod tytułem rejestrowanie samochodów niby na niego, ale nie do końca. I w ogóle ten cały anturaż, który się wokół niego zrobił pod sam koniec. I jeszcze to, że Budda teraz żegna się w ogóle z nami, organizuje loterię. Wczoraj była loteria kończąca całą działalność internetową Buddy i w ogóle że Budda się żegnał ze swoimi tam słuchaczami, widzami i że Budda w ogóle mówił, że od pewnego czasu czuje się źle w internecie i że chce zniknąć. Czy nie układa nam się to w jakąś spójną całość? Ja nie mówię, że tak było, bo tak naprawdę nie mamy jeszcze oficjalnego info i wydaje mi się, że oficjalnego info do czasu postawienia zarzutów nie będziemy mieli. Moim zdaniem Budda bardzo źle zrobił, że powiedział, że on odchodzi z internetu przez jakieś chamstwo, czy prostactwo jakichś influencerów, bo jeśli ja bym wiedział, że rozpracowują mnie i że muszę jakoś, wiesz, zrobić angielskie wyjście, to bym powiedział, że mam problemy zdrowotne. Powiedziałbym, że mam problemy zdrowotne i wiesz, no nie mówiłbym, że mam raka, no bo aby mnie zapytali, jaki mam papier na to, ale bym powiedział, że zachorowałem na depresję, mam problemy psychiczne, muszę się zająć sobą, a posiedzieć trochę w górach i to jest coś, co jest bardzo ciężko podważyć. Bo wiesz, jak ktoś powie, o jest chamstwo w internecie, na tych fejmach się wyzywają, ale ty też byłeś w fejmie, robiłeś z nimi loterię, jakby kolego, o co ci chodzi. Ale jakbym powiedział, no wiecie co, mam myśli samobójcze, źle się czuję, brak apetytu, no źle się czuję po prostu. Chodzę do psychiatry, potrzebuję trochę czasu, może kiedyś wrócę, trzymajcie się, nie wiem, mam fobię społeczną, i przytłacza mnie wszystko, co się dzieje dookoła. I potrzebuję trochę chwili dla siebie. To kto by powiedział, że o kurwa, on coś knuje? No nic, ludzie by albo by powiedzieli, że mam pobiegać i że jestem p***ą, albo by powiedzieli, że spoko, widzimy się za pół roku. No. Postawienie zarzutów wcale aż takie proste nie jest. No chyba, że mam już tak zgromadzony materiał dowodowy gruby przeciwko Buddzie, że jutro się czegoś dowiemy. No to wtedy wrzucę to w przeglądzie tygodnia i będzie perfekto. To jest jeszcze tak, bo ja mówiłem o tych podatkach i mówię, że ta zorganizowana przestępczość jest dla mnie dość prawdopodobna. Żebyście nie zrozumieli nieźle, można organizować przestępczość właśnie w taki sposób, o takim charakterze, robiąc wały na podatkach, bo też umówmy się, w dzisiejszych czasach to już nie są czasy takiej twardej przestępczości, tylko właśnie
właśnie te wszystkie zorganizowane grupy przestępcze, albo większość, to opierają się na tym, że się robi wały na podatkach. Więc ja nie mówię tutaj, że to musiała być gangsterka na zasadzie jeździli tam, zbierali haracze i w ogóle kazali kopać ludziom groby w lasach swoimi własnymi rękami. Nie, nie o to chodzi. Teraz właśnie grupy przestępcze prowadzi się w ten sposób, że się robi jakieś wyłudzenia na VAT-ie i tak dalej. Ja nie mówię, że to było tak, natomiast też chcę, żebyście wiedzieli, że... Natomiast wiecie, no ja tutaj też nie chcę nic oskarżać i tak dalej, ale no na przykład z tymi loteriami, tylko to chyba było w granicach prawa, nie? No ja tutaj nie chcę oskarżać, no nie chcę jakiegoś 20 pozwu w tym roku. Natomiast, no wiecie, ludzie to kupowali, te losy, no bo chcieli wziąć udział w loterii, ale było, że no wiesz, jak kupisz udział w loterii, to masz e-booka, a za e-booka jest mniejszy VAT. I dzięki temu na przykład jak mieliście cenę, tam nie wiem, przypuśćmy, żeby było łatwiej liczyć 100 zł za los, to wiadomo, była niższa, ale przypuśćmy, że 100 zł, no to trzeba było odprowadzić tego VAT-u chyba tam 8 zł, a nie 20, na przykład 3, nie? 5. I takie tam, i to już było, wiecie, no siana przy 5%. Takich obrotach i tak dalej. Natomiast każdy tak robił z tych, co robili loterię. Ja nie wiem, co mnie chroni ogólnie w życiu, ale tych loterii to mi proponowano pełno. Po Pandorze nawet mi proponowano te loterie, a te loterie to były ogromne pieniądze. YouTuberzy tacy mali, którzy już trochę byli zapomnieni, potrafili wyciągnąć ponad milion na takich loteriach, gdzie się wydawało, że nikt prawie tych losów nie kupuje. No przecież nawet Oj Wojtek robił loterię w bardzo złym czasie, bo finał loterii był 5%, mówisz, na e-booka? Co wy gadacie, to jeszcze lepiej. Oj Wojtek robił loterię w czasie, kiedy akurat Konop wypuszczał film i też wyszło mu bardzo na plus Oj Wojtkowi. To były ogromne pieniądze dla youtuberów. Ja nie wiem, ale jakoś tak postanowiłem, że nie bardzo, nie? Ja wam też to mówiłem już w sumie na początku live'a, ale może nie wszyscy byli, to wam powtórzę. Ogólnie jest pewna zasada, której należy się trzymać w życiu. Jeśli jedziesz do Żabki i pani w Żabce mówi, że zainwestowanie w coś to jest dobry pomysł, to znaczy, że trzeba stamtąd spierdalać. I nieważne, czy to są akcje na giełdzie, czy to są kryptowaluty, czy to jest cokolwiek innego. Jak wszyscy dookoła myślą, że to jest dobry pomysł i że trzeba to zrobić, to znaczy, że trzeba przestać to robić. I że złoty czas już minął. No, ja niezliczoną ilość razy dostałem od naprawdę ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z tym środowiskiem, ofertę zrobienia loterii. I czy to był jakiś brabus w rokecie jakimś pakiecie za 3 banie, jakiś Porsche GT3 RS, wybierz samochód albo cokolwiek i to zróbmy. I nawet gadka już jest taka, dostaniesz 2 miliony za samo jakby promowanie to i jeszcze procent od zysku. Tylko to jest to, co ja mówiłem. Jak ja zrobiłem loterię na moją M2, na mój pierwszy samochód, nie było to na jakichś e-bookach, tylko była zniżka do sklepu i myślę, że wszystko było spoko. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z osobą, jakby z tą kancelarią, która to wszystko prowadziła. Oni dla poważnych firm to robili, to nie była, wiesz, firma założona, żeby youtuberom kręcić losy, tylko oni tam z jakąś Ikeą, nie wiem, Orlenem, Castoramą współpracowali i robili te wszystkie, nie wiem, kup ileś tam gwoździ, kurwa, dostaniesz wiertarkę i losowali na takiej zasadzie i oni powiedzieli, że kurwa z tymi losami to jest bullshit, nie? Że to jest sprytne, aczkolwiek kurwa bardzo nikczemne obejście prawa. I ponadto ja wam mówiłem, u mnie było wiadomo ile losów się sprzedało. Było wszystko, możecie do dzisiaj sobie zobaczyć ile ta loteria nawet zarobiła. Czemu w to nie wszedłem? Ponad 2 miliony brzmi spoko, bo już był bardzo duża odwilż była związana z tym tematem. Kurwa, ja nie twierdzę, że jestem kurwa najbardziej taką osobą, która się kieruje ideą w tym wszystkim co robi, ale też miałem takie wrażenie kurwa, że musi być gdzieś ten kurwa, musi być gdzieś ten znak stop, żeby się kurwa zatrzymać, a jak już ludzie kurwa zaczęli hurtowo robić te loterie, kurwa, jedna loteria miesięcznie i nic im się dookoła kurwa nie chciało robić, bo niektóre kanały do dzisiaj na YouTubie tak wyglądają, że oni wszystko to tak od razu do tego czułem. Gardziłem tymi ludźmi. I nie chcę też pokazywać kurwa palcem, bo możecie sobie myśleć, ale nawet ludzie, których ja znam bardzo dobrze, w pewnym momencie kurwa moim zdaniem już zaczęli pałę przeginać, nie? I myślę, że to po prostu trzeba było powiedzieć sobie stop, nie? To jest trochę jak z Free Fightami. Też dostaję dobre oferty, żeby jeszcze to ten, ale to już jest takie, no nie wiem, coś by się naprawdę musiało zmienić, żebym swoje postrzeganie tego tematu w jakimś stopniu. Ja na koniec dnia, ja wiem, że wy mnie macie kurwa
za taką złotówę, co wydusi kurwa każde 50 zł kurwa od widza, ale kurwa jak ja czegoś nie czuję, to tego nie robię, nie? Mam takie spostrzeżenie, że jak coś robić to na 100%, a jak czegoś nie robić to na 150% i tego staram się trzymać. A nie chciałbym robić za bardzo rzeczy. Parę razy mi się w życiu kurwa zdarzyło, że zrobiłem coś, czego do końca nie czułem i zawsze żałowałem, nie? Loteria u Lexi była zajebistym kabaretem. Lexi to w ogóle jest kurwa śmieszny temat. Śmialiśmy się dzisiaj przez 1,5 godziny z różnymi osobami. Lexi zrobiła najgorszą k***a gówno loterię na świecie, k***a na tym zarobiła, straciła reputację, a być może dostanie zarzuty, k***a. To jest jakby książkowy przykład, k***a, jakbyśmy mieli sztukę teatralną wystawić, dzień z życia c***a. K***a zarobiła, straciła PR, k***a, jeszcze dostanie zarzuty, k***a. Niesamowite. Kurwa, z 5 osobami się dzisiaj śmiałem z niej, nie? No. Wziąłeś udział w promocji malczyńskich czemu? Wziąłem udział w promocji malczyńskich. Chcieli ze mną nagrać test kebaba, to nagraliśmy. I przy okazji się zapytali, czy im oceniłem 2. No jakby to nie było ten. Ja za to pieniędzy nie dostałem żadnych, ani nie mam z tym nic wspólnego, nie? Ja mam bardzo duży sentyment do malczyńskich, więc jak im tak średnio teraz gorzej. Może nie tyle średnio, no ale gorzej im idzie w internecie niż kiedyś, to ja nie mam problemu się dograć do ich odcinka, nie? A to, że robią jakieś tematy poboczne, to jest ich sprawa. Sentyment czy alibi? Co to znaczy? Poza tym, kurwa, no stary, przywieźli mi kebaba. Widzieliście, jak ja wyglądam? Tą machinę, kurwa, trzeba napełnić jakimś, kurwa, tym fast foodem. Co ty, kurwa, myślisz? Ja niestety jestem sprzedajny, kurwa, za kalorie. Chłopie, kurwa. Coś ma 1000 kalorii, kurwa, to my jesteśmy ziomami, kurwa. Za pan brat. To jest bęben do losowania, stary. Stąd można by było, kurwa, nie jeden los wyciągnąć. Powiem wam tylko tyle. To słyszę, jak idę ulicą. To wszystko można ze sobą połączyć. Świat przestępczy jest bardzo plastyczny, jeżeli chodzi o to, i nie znosi próżni, jak widać. Pora na najmniej konkretną część mojego filmu, mianowicie ploty, domysły i wszystko inne, co możemy sobie przeczytać na wykopie i na X-ie. Pierwsza sprawa, można podejrzewać, że Budda w ogóle planował spierdolkę. Jeżeli on już o tym wiedział, że coś się dzisiaj będzie święciło, wrzucił między innymi taką foteczkę ze swoją partnerką. No i Budda wrzucił dzisiaj storkę, koniec pewnego etapu. I nie wiemy, czy chodzi, że koniec etapu związanego z YouTube'em, czy chodzi o koniec etapu, który się nazywa wolność. Czas pokaże. 13.10.2024, koniec pewnego etapu, ewidentnie jest tutaj w jakiejś windzie z walizką i gdzieś sobie jedzie. Rozumiem osoby, którym się wydaje to, że Budda chciał gdzieś uciec, i dla mnie z perspektywy Buddy jest to dość logiczny krok, że wie, że CBŚP chce go zatrzymać, więc chce jak najszybciej wyjechać z kraju. Natomiast z drugiej strony, jeżeli by się czegoś spodziewał i miałby chociaż troszeczkę więcej oleju w głowie, to zrobiłby to dużo, dużo wcześniej, a nie wtedy, kiedy już ta realizacja miała zostać na nim przeprowadzona. Sprawa kolejna, możemy tutaj... Właśnie druga sprawa, bo jeżeli nie chodzi stricte o loterię, no to oni by na przykład go zatrzymali wcześniej, nie? A tak to widać, że jest wyczekane, aż jest była ta loteria, aż pieniądze zostały zarobione i nagle konfiskata, więc to też sugeruje, że to może jednak chodzić i być związane z tymi loteriami, albo to się zazębia. Budda akurat na loteriach robił ogromne pieniądze, ogromne. W ogóle mega dużo jakichś komentarzy dziwnych przeczytać, ale Samiec Alfa między innymi pisze tak: wśród zatrzymanych Budda, Grażynka, MGP Ekipa i samu Bungie Detailer, oj Wojtek. Jeżeli to jest prawda, no to będzie naprawdę grubo. Zobaczymy. Ale się okazało, że to nie jest prawda. Ja się postaram gdzieś tam wam rzucać info na mój kanał nadawczy, nawet jak będę na wakacjach za granicą. No albo jutro coś jeszcze wrzucę. A co jeśli właśnie Budda chciał zrobić największą konfiskatę w historii? Ja zadam tylko pytanie, czy ktoś na światowym YouTubie nawet dokonał takiej konfiskaty jak CBŚP? Wrzucę do przeglądu tygodnia, zobaczymy jak się to w ogóle wszystko poukłada. No bo oczywiście też naczelny tutaj pieniarz i naczelny plotkarz, mianowicie Barco, i zabrał głos i właśnie też mówił, że tam i samu zatrzymany. Że w... Aha, Andrew Tate, kurwa, mu to w sumie Bugatti wypierdolili. A kurwa, w sumie Budzie chyba też. W ogóle oj Wojtek, że w ogóle kurwa, no wszyscy są zatrzymani. Wszyscy, którzy znali kiedykolwiek Buddę albo obejrzeli go w internecie, są zatrzymani. Także nie wiem, czy wiecie, ale też możecie być zatrzymani. Ja bym się na waszym miejscu trochę popatrzył za plecy, czy tam już jakiś funkcjonariusz CBŚP za wami nie stoi. No takie loteczki teraz chodzą. Co ja na ten temat myślę? No ja bym się skłaniał właśnie w stronę tego artykułu 258 KK, ale tak jak mówię, no to jest tylko i wyłącznie dywagacja i każdy taki chłopok, co coś tam nagrywa w internecie jak ja, i każdy taki twórca komentarzy jak ja, czyli taka pierdoła tak naprawdę internetowa, bo inaczej nas nazwać nie można,
tak może na razie jakieś tam domysły snuć. Ja ze względu na moje doświadczenie zawodowe myślę, że mogę powiedzieć trochę więcej na ten temat. Natomiast, no tak, w tą stronę bym się skłaniał. Jak ja widzę Buddę? No ja widzę Buddę, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, tak jak mówię. Jako chłopaka, który chciał sobie troszeczkę zarobić, który chyba trochę przestrzelił i wydaje mi się, że jeżeli to jest oczywiście wszystko prawda, niedostatecznie oszacował poziom ryzyka do potencjalnych zysków. I wydaje mi się, że troszeczkę pojechali na jego może chciwości, może strzaili, że Budda nie jest najostrzejszym nożem w szufladzie, czy najmądrzejszym kotkiem w miocie, jak to się mówi. Najmądrzejszym. Wykorzystali właśnie jego chęć zarobienia. I ja tutaj, jeżeli oczywiście to się wszystko okaże prawda, to ja tutaj nie odbieram odpowiedzialności Buddzie. Ja tylko mówię, jaki może proces zaszedł u osób, które to wszystko wymyślili, bo nie wydaje mi się też do końca, żeby Budda sam na to wszystko mógł wpaść. Takie są moje domysły. Ja was zapraszam do komentarzy, co wy o tym sądzicie. Jeszcze tak... Właśnie, zobaczmy te komentarze, bo na Facebooku to są przerażające. Tak się robi historię, CBS czekał na zatrzymanie do dzisiaj, bo też kupili. Okay. Ja się boję komukolwiek zaufać, nowe kłamstwa lecam do ucha. Przez to nie wiem sam czego szukam, sam czego szukam, sam czego szukam. Przez to siedzę sam w nowych nutach, sam w nowych nutach, sam w nowych nutach. Nie wierzcie nic, nawet spacer w białych butach.